koníky. Dom pielgrzyma w Bochonikach, czyli dom kultury muzułmańskiej. I tutaj mamy meczet. W roku 1679 przywilejem króla Jana III Sobieskiego tatarscy podrotmistrzowie, oficerowie i żołnierze otrzymali nadania ziemskie i zostali osiedleni w Bochonikach, Malawiczach Górnych i Drachlach. Duńczuk tatarski. Obelisk ten ku pamięci wystawili potomkowie. Fundator Arsłan Mucha, herbu Kienia. 2015 rok.